Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Tarociska Fortuna kłania się. Dzisiaj karty dnia na dzień 15 czerwca. Karty Tarota oraz magiczne przesłanie. Także za chwileczkę zaczynamy. Zobaczymy, co tutaj nam powiedzą wróżki w magicznym przesłaniu na ten dzień. Postanowiłam troszeczkę zmienić tutaj, moi drodzy, formę. Także zobaczymy. Tutaj mamy dwójkę mieczy, która sama wypadła. Jest jakiś, moi drodzy, impas, wybór tego dnia. Dwójka mieczy mówi o tym, że możemy nie widzieć tego dnia całej sytuacji. Może coś przed nami być skrywanego, ukrywanego. My sami też nie dostrzegamy pewnych rzeczy, wydarzeń, osób nawet. Tutaj oczywiście będzie trudny wybór, ponieważ dwójka mieczy nazywana inaczej taką pułapką. Możemy mieć trudność z dokonaniem wyboru, a to przez wielozadaniowość tego dnia. Możemy mieć wiele spraw na głowie. Oczywiście też należy ustalać priorytety, no trzeba działać po prostu, tak, i mieć jakąś strategię. Pomóżmy sobie tego dnia, ja to mówię, dwójka mieczy, to zawsze jest rada, pomóżmy sobie jak tylko możemy. Ustalić strategię na ten dzień, plan działania, tak, cokolwiek może będzie tutaj nam pomocne. Też nie stawiajmy sprawy na ostrzu noża, choć tutaj można powiedzieć właśnie, że dwójka mieczy przynosi umowę, przynosi rozwiązanie, bo tutaj jest dokument, tak jak we wszystkich mieczach. Także też możliwe, że będą niektóre osoby, ja nie mówię, że wszyscy, będą podpisywały jakąś umowę. To może być umowa pisemna, to może być umowa słowna, ale przy mieczach jest to papier zazwyczaj. Także tutaj może być jakaś umowa, jakiś kontrakt, aneks do umowy, coś w tym rodzaju. Zawarcie kompromisu. Także u niektórych osób na pewno coś się wyjaśni, a u niektórych osób będzie po prostu taki impas, tak? Trzeba będzie przemyśleć pewne sprawy. No dobrze, moi drodzy, powiem Wam tylko tyle, że czasem warto nie działać pochopnie. Ale sami myślę, że musicie działać intuicyjnie tego dnia, mądrze. Moi kochani, aspekt zdrowotny, no tutaj są bóle oczu, bóle głowy ogólnie. Możliwe, że będzie dokuczała głowa z powodu oczu, z powodu alergicznych spraw w tej chwili. Wiele osób ma uzawienie oczu. Takie coś mi przychodzi do głowy. Nic poważnego, także nie obawiajcie się. I do tej karty, moi drodzy, jeszcze tutaj takie przesłanie magiczne od wróżek, które to jest ta talia. Magiczne przesłanie od wróżek do Renwirtu. Bardzo piękna talia kart plus książeczka. Zobaczmy takie przesłanie. No oczywiście, co nam mówią te karty? O urodzinach. Odpowiedź na Twoje pytanie przyniosą urodziny. Także jeśli osoby, które są z drugiej połowy roku, no to oczywiście jest to dla nich bardzo ciekawe, bo jeśli mieliście do czerwca te urodziny, no to musicie czekać jeszcze dłużej. A te osoby, które są z drugiej połowy roku, to oczywiście już tego czekania na tą odpowiedź będą miały krótszy moment na takie czekanie. No dobrze, bardzo ważne przesłanie, moi kochani. Tutaj może się wiele wyjaśnić. Ten impas może przejść, moi drodzy, ta odpowiedź, klaryfikacja, takie wyjaśnienie w Wasze urodziny. Ja pozdrawiam bardzo serdecznie i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.